coś nie coś o wężowych ludziach i o wyprawie Clarka, którą tutaj widzicie. No, mówiono o nich, że potrafią zaklinać zwierzęta. Wierzono w ogóle, że niektórzy władali siłami natury. Uchodzili w sumie za specjalistów od handlu, myślistwa, byli urodzonymi wojownikami, no ale tak naprawdę nie tylko. Świat w ogóle indiańskich plemion zdumiewa na różnych poziomach, o czym pisali odkrywcy działający na specjalne życzenie prezydenta Jeffersona. No i właśnie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, o świecie Indian, ale zanim powiem, nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować kanał, bo na pewno będzie sporo ciekawostek z zakresu indianistyki. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Zbadanie w ogóle rzeki Missouri i jej głównego nurtu było podstawowym celem ekspedycji, której przewodzili Lewis oraz Clark. Jednak wyprawa ku tym zachodnim granicom amerykańskiego kontynentu okazała się być dużo bardziej taka wielowątkowa, nieoczywista i przez to też również intrygująca. Podróżniczy wpis datowany na 4 lipca 1803 roku stanowił bowiem zaledwie wstęp do takiej przepastnej księgi, w której Lewis, syn plantatorów ze stanu Virginia, wcielił się w etnografa początkującego, ale jednak obdarzonego szczególnym rodzajem intuicji i właściwości. No i właśnie między innymi to z jego dzieła dowiadujemy się wielu rzeczy na temat Indian, bo wczytując się w zapiski z ekspedycji Lewisa i Clarka, można zrozumieć, jak wielki bagaż ich doświadczeń pozostawili, że samej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako samodzielne państwo funkcjonowało wtedy zaledwie 27 lat. Gdy 4 lipca 1776 roku przedstawiciele wszystkich 13 kolonii spotkali się na kongresie w Filadelfii, aby oficjalnie ogłosić powstanie rodzącego się imperium, na mapie USA wciąż mogły znajdować się białe plamy. Tereny amerykańskiego kontynentu były przecież zajęte już od wielu, wielu setek lat. No i poznając historię utrwaloną na kartach tego monumentalnego opracowanie, do którego jeszcze przejdę, opracowanie nosi tytuł W poszukiwaniu granic Ameryki, wyprawa Lewisa i Clarka, Stephena Ambrosa, można by sobie uzmysłowić między innymi, jak wyglądały przygotowania do głównej wyprawy, na czym polegała rola prezydenckiego sekretarza, czy też po prostu jakim wyzwaniem było przetrwanie zimy w forcie Madam. Lewis, który w karierze wojskowej osiągnął stopień kapitański, potrafił w sugestywny sposób naszkicować opis kultur nieznanego wówczas świata Indian, opisać takie piękno tej dzikości, którą po prostu, szczerze mówiąc, spotkał. No i to jest w sumie też najważniejsze, bo przykładowo dotarł sobie, tak jak tutaj widzimy, do Szoszonów, bo oni szczególnie byli interesujący dla Lewisa, choćby z tego względu, że na początku XIX wieku członkowie wspólnoty należeli do najrzadziej kontaktujących się z białymi ludźmi. Szoszoni, którzy pierwotnie zamieszkiwali obszary na terenie dzisiejszych Stanów, takich jak Idaho czy Oregon, największe skupisko jednak tworzyli w Wyoming. Przed odkryciem tych terenów przez Europejczyków stan w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych stanowił też miejsce dla Indian z plemienia Arapaho, Lakotów, czy też z plemienia Wron. Przedstawiciele Szoszonów, tak jak to opisywał Lewis, byli niscy wzrostem, mieli grube kostki, krzywe nogi, grube, płaskie stopy i w skrócie byli takiej no marnej budowy, przynajmniej w porównaniu do każdego innego plemienia, jakie Lewis spotkał. Lewis przyznawał jednak, że każdy z męskich wojowników był właściwie nieustannie przygotowywany do wojny. W nocy trzymano najlepsze konie przywiązane do palika blisko tipi. Choć w ocenie amerykańskiego w sumie odkrywcy ich sposoby przygotowania posiłków były prymitywne, to Szoszoni odznaczali się bardzo dobrą organizacją
pracy, cechą, która była szczególnie pożądana, którą też szczególnie pielęgnowano wśród młodych mężczyzn, była odwaga. To od niej zależała pozycja w plemieniu i z naturalną w sumie energią i siłą, a równocześnie obszarem takiej mistyki wiąże się też symboliczna figura węża u Szoszonów. Szoszoni byli zresztą niekiedy określani mianem wężowej społeczności. W sumie nazwa ta wzięła się z czasów pierwszej ekspedycji Lewisa i Clarka, którzy mieli przyuważyć, że część Indian kosztuje mięso tych niebezpiecznych gadów, choć równie prawdopodobne jest to, że określenie wzięło się skąd inąd, no, czort wie tak naprawdę skąd. Część społeczności zamieszkiwała bowiem nad rzeką Snake, która znaczy wąż w Idaho i Oregonie. No, natura też potrafi być w sumie w jakimś tam stopniu symboliczna. Na drodze Lewisa i Clarka pojawiło się też plemię, którego przedstawiciele w znaczący sposób różnili się od innych grup czerwonoskórych. Lewis wspomniał o ich łagodnym usposobieniu, braku agresji, choć co również istotne, pewnych skłonnościach troszeczkę takich handlowych, rabunkowych. Byli to Chinookowie, bo o nich właśnie jest mowa. Byli doskonale znani z uwagi na swoje zdolności w zakresie zarówno rybołówstwa, jak i w zakresie handlu. Aby skutecznie porozumiewać się z przedstawicielami innych plemion, a przede wszystkim z reprezentantami białych, choćby handlarzami futer z faktorii Astoria w Oregonie, Chinookowie opracowali zupełnie nowy system językowy. Swoisty dialekt składał się z mieszaniny kilku języków indiańskich, angielskiego, francuskiego, a nawet po części rosyjskiego. Tak też zdziwienie wyrażane było jako he-he. Bizonem nazywano mos-mosa. Zegarek to he-as watch. Natomiast Boże Narodzenie funkcjonowało jako he-as Sunday. Czyli widać, że były to mieszanki kilku języków i Chinookowie też zapadli w pamięć Lewisowi. Tutaj możemy sobie zobaczyć m.in. pomnik Lewisa i Clarka nad Mississippi w St. Louis. Także też nie zapomniano o ich wyprawie. No i pozostawiono po nich w sumie pamiątkę. Z tych wspomnień Lewisa wyłania się też taka określona perspektywa wyższości względem tubylców. Lewis nazywał ich dzikimi, mimo że nigdy nawet nie grozili mu przemocą. Niezależnie od swej przewagi liczebnej, ich wygląd fizyczny był dlań po prostu obrzydliwy, potępiał ich drobne kradzieże i moralność seksualną, ich bezwzględne praktyki handlowe. Między innymi Chinookowie ponadto rozsmakowali się w paleniu tytoniu, no i też szczerze mówiąc nie był im obcy hazard. Co jednak najważniejsze, praktycznie potrafili postawić na swoim, wykorzystując spryt, temperament czy jakąś sztukę perswazji. Można w sumie dowiedzieć się, że jeśli jednak kupujący zrezygnował z handlu, Indianin nazajutrz żądał już znacznie wyższej ceny. Także szczerze mówiąc, Chinookowie byli dosyć cwanymi handlarzami. Indianie znali wartość swoich towarów, wiedzieli w jaki sposób efektywnie się targować. Swoją zdolność do handlowania zawdzięczali przede wszystkim bliskości wodnych szlaków transportowych, dzięki czemu swoje towary mogli spieniężać z całego wybrzeża. Oczywiście relacje Lewisa oraz Clarka stanowią takie źródło poznania, dzięki któremu możemy raz jeszcze nieco z innej perspektywy dokonać odkrycia amerykańskiego lądu. Obraz indiańskich wspólnot jest oczywiście ukazany przez pryzmat ekspedycji, ludzi z określonym wykształceniem, takimi, a nie innymi bagażami doświadczeń, inną od naszej wrażliwości społecznej, więc jest troszkę subiektywny. Próba tego lepszego zrozumienia i poznania nowego kontekstu dla historii tych rdzennych ludów Ameryki Północnej to jednak olbrzymia wartość, jaką zapisano w dziennikach odkrywców, choćby między innymi w niniejszej publikacji, którą już na początku cytowałem, a do której przeczytania zachęcam, czyli W poszukiwaniu granic Ameryki, wyprawa Lewisa i Clarka. Wszyscy, którzy są zainteresowani naturalnie indianistyką czy tym pierwotnymi Stanami Zjednoczonymi, na pewno znajdą tutaj masę informacji dla siebie. Serdecznie pozdrawiam.